Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jedziemy znowu, panowie. Chyba wróciłem. Dajcie znać, czy mnie słychać, bo nie wiem, co się dzieje. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Cholerny internet. Panowie, przepraszam was za to, naprawdę, kurczę. Mam nadzieję, że zaraz się poprawi. Mega za to przepraszam. Słychać pięknie, dzięki Kasi. Ej, ale najlepsze to, że ścięło mi, rozłączyło mi Twitcha. Ja gadam, 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 a okazuje się, że do was nic nie doszło. Mam straszny przeskok, wiecie? O, ale mam lepszy zasięg teraz. Może zaraz będzie dobrze. Ale wiesz, Kasi, to tak ciężko być spokojnym, nie? Jak jesteś na widowni, to wiesz. To tak jakbym, nie wiem, poszedł do kina na Harry Pottera 10 i tam... No może nie, głupie, głupie ten, ale jakbym, nie wiem, Władcy Pierścieni 4 nakręcili i jeden z moich ulubionych filmów i Benz w kinie go wyłączyli. Nie, głupie, głupie porównania daję, nie mogę nic wymyśleć, sorry. Jaga co dalej dała dziś, niby wygrała, ale teraz Śląsk się męczy. Niestety nie masz na to wpływu, dostawcę neta trzeba zlinczować. Problem jest taki, że ja mieszkam teraz w górach i tu w Niemczech mamy... Tutaj tylko internet z, jak to się nazywa, z sygnału. Nie mam z kabla i to jest taki problem. To jest mega problem. Bo jak jest z kabla, no to wiecie, to zawsze jest bardziej stabilny, nie? A tak to tutaj, jeszcze jak tablet załączony, telefony, kolejny komputer, to już w ogóle tragedia. No proszę, to mamy podobne gusta, też lubię lotry. No i pięknie. Menadżerek, LOTR, FIFKA, widzę, że my sporo mamy wspólnego, jeśli chodzi o zainteresowania. Radioweczka, dokładnie, dokładnie. Jak się mieszka na Zadupiu, mówię wam, ja mieszkam w takiej dolinie. Góry, ale taka dolina totalna. Wyjrzę przez okno, lasy. Wyjrzę przez taras, góry. Deszcz, śnieg i ponecie. No, bardzo często tak. Właśnie nie rozumiem tylko tego, dlaczego i upały to też po necie. To trzeba się spotkać i ujebać wódkę. No pewnie, że trzeba, tylko no ja w Polsce prawdopodobnie będę pod koniec tego miesiąca, ale nie wiem jeszcze jak ten. Nie wiem, czy to jest na 100% pewne. A ja jak będę w ten w Polsce, to w Sosnowcu, więc tam do Zabrza też nie jest daleko. A pamiętam, jak żeś mówił, że ty pod koniec jesteś ten w Zabrzu. Proszę bardzo, większości składu nie mamy, bo się ogrywają chłopaki. Dobrze, no niech się ograją, usunie dostępnych. No ale jak w Niemczech, to pewnie zarobiony. Na wódeczkę w dobrym towarzystwie zawsze znajdzie się czas. Zresztą ja już to na Kasiego live'ie ten, mówiłem, że mam bliżej do Morkap niż do Zabrza. A tu w sumie też... Okej, lecę, Monia, będę w Zabrze od 26 lipca. Lecę, Monia przyszła, trzymajcie się mordeczki. Trzymaj się też, dzięki mega za obecność, kurde. Wielki szacun, respekt, Kasi. I może coś kiedyś skręcimy. Jakąś giereczkę, jak tam będziesz miał na to ochotę. No i przy okazji wódeczkę. Na razie. A my chłopaki kontynuujemy dalej. Lecimy tutaj, Roger. Ej, skład chyba polecimy taki sam. Super, dzięki Kasi, dzięki, naprawdę. Siema, trzymaj się. I pozdrów tam Monie, nie? Dobra, a tutaj jeszcze ci są nieograni. Trzeba ich też zgłosić do ogrania, więc to zrobimy. Dżamalidze.
Ale już jest ten, dobry sygnał. Może internet spragniony. Za 2 lata, jak będę już inżynier informatyk sieciowiec, to zaprojektuję ci taką sieć, że będzie lepiej jak... O, zapamiętam to, Michalski, zapamiętam to. Kurde, chłopie. Bym nawet dobrze zapłacił. To tylko na to czekam. Dobra, lecimy z takim samym składem po raz trzeci, no ale sami widzicie, no nie jesteśmy w stanie na razie nic zrobić. Nie mamy innego składu, no moja w tym duża wina. No ale cóż, tak trzeba. Ilu nas jest na live'ie? 5 mi wyskoczyło. Gigantus, Michalski, Unbeliever. Super, super panowie, cieszę się, że jesteście. Dziesięć minut i na razie nic się nie dzieje. Dwadzieścia minut. I akcji mnóstwo. Ważne, że lider jest i oby do końca tak było i Liga Mistrzów twoja. No, fajnie by było, Gigantus, fajnie by było. Też mam taką nadzieję. Ej, młoda godzinka, 21 dopiero. Na razie tutaj. Dobra, idę ogarnąć kolację ZW. Spoko, spoko, ja też zaraz coś sobie pójdę zrobić do jedzenia. Więc smacznego, nie? Konieczny, Dalmau, chmiel. Ale akcję powinniśmy mieć my. My mieć my. Boże. Co za kwacz. Falotti, Wilk, Bajot, Halberg. Znakomicie gol. Hej. Halberg się naprawdę nieźle tutaj ogarnął. Ale Legia i Lech cisną, widzę też. Cisną, cisną, ale wiesz. U nas jest jeszcze widno i ciepło. Bednarek, Bajot, Falotti. Właśnie 21 tu też jest normalnie duchota, duszę się w pokoju. Patejuk. Bruszczagini sfaulował, cholera. Ale już karnego raz Budziłek obronił w zeszłym sezonie. Czy powtórzy to? Budziłek był bliski. Fajnie, fajnie, uwielbiam tą porę roku, bo tak 23 jeszcze człowiekowi się tak spać nie chce. Już się zmusza do snu, no bo wiadomo, rano do roboty trzeba wstać, ale tak to... Salvatore i Roger się ledwo trzymają, no nie dziwię im się. Dżamalidze wejdzie. Zmiany oczywiście taktyczne, znaczy to nie są zmiany taktyczne, co ja gadam. I powiem wam, że zmęczony już trochę jestem. Czwartek już tak daje ten tydzień naprawdę w kość. A jeszcze w sobotę zresztą robiłem, no to w sumie na 11 dni jeden dzień wolny to trochę mało. Bajot, Wilk, Tomasiewicz, Wilk. Wilk! Brameczka, pięknie! Kuba Wilk, pierwszy gol. Po to byłeś sprowadzany. Po to byłeś tu sprowadzany. Dobra, zrobimy sobie zmianę taktyczną. Karlo Lulić za Bajoda. Bednarek wybija, Falotti na Wilka próbował. Bednarek znowu wybija. Chmiel tam uderzył. I kolejne zwycięstwo, więc zarąbiście, dobra robota. Ej, internet ładnie już chodzi. Dobra, cioramy dalej. Słuchajcie, dalej nie dowierzam, że legenda po prostu była na moim kanale. Bo ja Kasiego uważam szczerze za legendę FMA, jeśli chodzi na obecnym tubie i Twitchu. Naprawdę, coś mega, mega. Jestem zachwycony. Lecimy. Mamy 3 punkty przewagi nad Lechem i jest, zostało 8 meczy do podziału.
Dropa wznawia trening, no nareszcie. Gra ofensywna, no to cioramy. Ale mi sucho. Muszę się napić wody, przepraszam. Pamiętajcie, wody, nie wody. A, Gigantus, nie mogłem cię wczoraj coś znaleźć na tym, na Steamie, bo chciałem cię dodać, ale nie znalazło mi coś. Ale możliwe, że to po prostu u mnie były wczoraj te problemy z netem dalej. Bo ci chciałem wysłać zapro. Dobra. Lecimy dalej. Zdrówko, o, dzięki Unbeliever. Kasi fajnie prowadzi te live i nagrywa filmy na YouTube. Zresztą ty też masz bardzo fajny kontakt z nami. Dzięki wielkie, dzięki. Na tym staram się pracować, wiecie, to nie streamuję długo, więc staram się po prostu, uczę się tego jeszcze, nie? Bo tam wiadomo, ciężko jest. Ale naprawdę, naprawdę dzięki. Bardzo mi miło. Zachorskiego wprowadzimy sobie. To tu rezerwowi niech się ograją. Okej, okay. I znowu ten sam skład musi iść. Cholera. Gigantus i podpis pod spodem znasz. Tak, znam. Ja wiem. Wiem, o co chodzi. Pamiętam twój nick. Tylko nie wiem, czemu wczoraj nie mogłem. Dobra, lecimy takim składem. Na pogoń. Bo w sumie żeśmy dużo przegadali. Mało żeśmy zagrali. Dziękowałem ci, Unbeliever, za zdrówko? Chyba dziękowałem. Linetti nie zasługuje na powołanie. 25 lutego. Nie no, chyba faktycznie nikogo nie sprowadzimy. Bo z pieniążkami jest słabo. Po, milion na minusie. Nie, to nawet nie ma co. Henning Berg. Celebank chce wymusić. Ej, czegoś takiego nie znam. Nie znałem, znaczy się. Dwa dni do meczu z Pogonią. Puchar Euro, tutaj mecze się rozgrywają. No dawaj. Nawadnię się, bo wiem, jak cały czas się mówi, to zasycha w gardle. Dzięki. Więc będę się nawadniał cały czas wodą cytrynową. Chociaż takie piwko bym sobie w sumie jedno tam widziałem, że jeszcze się uchowało, bym sobie w sumie wypił. No ale na live nie wypada. I przy okazji nie chcę mi się iść po nie. Maciej Tarnowski, tam bez komentarza, tam mnie nie interesują dziennikarze. Lecimy dalej. Boże, przestałem przez chwilę mówić. Cud chyba. Dobra, chłopaki, lecimy dalej, bo tu nie ma co. Tu nie ma co ich ogrywać. Nie na 20, sorry, nie na 20. Gdzie jest ten, co mu 20 dałem? 90. Masz chłopie ograć, a nie. Kasi tam pije przed kamerką browara, jak coś pi. To chyba sobie faktycznie pójdę zaraz po niego, tylko schowałem sobie go do lodówki. Ale to jak zrobię cięcie na spokojnie za parę minut.
Dobra, Lechia wygrała z Koroną. Jak my tam mamy tutaj sytuację? No możemy znowu odskoczyć o jeden punkt. I będziemy mieli 54, czyli 4 punkty przewagi. Rosenberg gra Football Managera 2015. Dobra, Poliego nie ma, Baranowskiego nie ma, Mraza nie ma, błąd, pomyłki nie ma, Dzioma Lidze nie ma. Wreszcie będzie Łukasz Mierzejewski, prawdopodobnie zagra. Droppa jeszcze nie ograny. Mattia Filippi może zagrać już też. I Tomek Zachorski. Więc tych rezerwowych to mamy całą masę po prostu. Czy Droppa też niech sobie usiądzie z chłopakami. Chociaż mam taką opcję i tak sobie myślę, że w sumie to by można było Pawła Krauza tak przenieść sobie do tego tutaj podstawowego składu w sumie. By sobie usiadł na ławeczce. Nie może jeszcze. Trudno. Więc lecimy chyba takim samym składem. No, może faktycznie zmienimy, tylko damy Mierzejewskiego na prawym. Falotti niech ciśnie dalej. Filippi wejdzie w drugiej połowie. Dobra, lecimy. Lecimy z meczykiem. Parapa. Roger, wrzutka i tam Rudol sfaulował. Falotti będzie wykonywał rzut karny, czyli będzie piąta bramka. Marco Falotti. Falotti, brameczka! Yeah! Pięknie, ciśniemy. Blajewski, Calahorro, Robak, Stablecki, Robak, Bajot, Halberg. Halberg. Roger, Robak. No, Roger stracił piłkę, Wieteska tam ładnie o nią powalczył, ale dalej jest Merkue, gola, Robak, brameczka, no niestety. Marcin Robak. To jest napastnik, którego trzeba naprawdę pilnować. ...25 minut gry za nami. Bednarek, Loporto, Wilk, Roger, Bajot, Roger, Falotti, Bajot. 2-1, znakomicie. Jedziemy ostro z Pogonią. Dokładnie, dokładnie. Cioramy ją. Ten Bajo, jak będzie miał te 25 meczy rozegranych, to niech zostanie jeszcze ten przyszły sezon. Bo jest dobry, jest dobry. Z Rogera to pewnie ten. Z Rogerem możemy się pożegnać. Jedziemy dalej. Bednarek, Loporto, Wilk, Bajot. Chociaż miałeś rację, Gigantus, żeby się powoli starać i pozbywać, ale jeszcze tak myślę, że ten Bajot mógłby ewentualnie zostać. Przekonał mnie do siebie. 60 minut za nami, to może by takich troszeczkę zachęcić. Roger już tam pada na pysk. Dobra, zrobimy zmiany. Mattia Filippi zmieni Rogera. Zachorski Falottiego. Szkoda, że FM jest tak mało popularny jak grana, bo na przykład ciężko byłoby ci o taką oglądalność jak na przykład Lolo czy Xi. Boże, jak przy Lolu, CS-ie czy HS-ie. HS, czyli chodzi ci o Hearthstone'a. Ja grywam w Hearthstone'a, tylko kurde. Jakoś tak ciężko naprawdę przy tym Hearthstone'ie to się wypromować. Ale to prawda, że w LoL'a i w CS'a to gra mnóstwo osób. Amatorsko w CS'a też tam grałem, nawet jest jeden odcinek na tym. Na tubie, z tego podpisany, dlaczego nie gram w HS'a. W CS'a. Ale tak to, no masz rację, FM nie jest taki popularny. Ale na moim kanale są też inne gry i będą na pewno inne gry. Więc może przy czymś się wybije, no. Cieszę się z każdej osoby, która jest obecna na moim live'ie i cieszę się z każdego follow'a. Bo, no,
to mnie cieszy, wiadomo, i chce mi się to robić. Na streamie też? Tak, streamowałem tego HS-a parę razy w sumie. W sumie bym zagrał w HS-a. W LoL-a już dawno nie grałem, a w CS-a to tak gram, ale jak mówię, amatorsko. Więc z gier, które wymieniłeś, to tylko Hearthstone. Tylko. W sumie. Marco Falotti. Gol numer 5 w 18 występie. Sezon niby słabszy, ale ostatnio zaczyna naprawdę grać dużo lepiej. Drugi jest Bayot. 9 trafienie Bayoda. Zależy, no jakbyście chcieli tam oglądać Hearthstone, to ja mogę tylko też streamować. Dla mnie to też, wiecie, lepiej, bo jakaś tam troszkę równowaga jest. A co to jest ten HS? O co w nim chodzi? HS to jest Hearthstone, czyli karcianka od Blizzarda. Na podstawie World of Warcraft, w ogóle świata Warcraft. Dokładnie, karcianka. Bardzo fajna. Kraus otrzymuje oferty wypożyczeń. Wypożyczamy? Dobra, wypożyczamy. Oparta na WoWie. Dokładnie, dokładnie. Aż dziwne, że nie znasz Gigantus, bo to w sumie rozmowa. Ok, wypożyczony, Kraus. Bardzo fajna karcianka. To nie mój świat, ale z miłą chęcią bym poglądał. No to możemy zrobić w sumie dzisiaj po tym. Po FM-ie z pół godzinki HS-a. Jak chcecie. Nie znam niestety. No nic, no nie każdy musi znać przecież. Każda gra ma jakiegoś swojego takiego, taką swoją osobę, legendę, że tak to nazwę. W Football Managerze według mnie mamy Cassiego. Jeśli chodzi o Hearthstone'a, no to MKRR przebija wszystkich. Tak mi się wydaje przynajmniej, jeśli chodzi o Hearthstone'a. Oczywiście... Zrób, bym zobaczył. No to spoko zrobię. Jeśli chodzi o Content Strike'a, no to nie trzeba dużo mówić. Bo mówisz Content Strike, ja widzę Izaka. Mówisz Izak, widzę Content Strike'a. Więc tak to właśnie jest. Okej. Okay. Halberg dostał powołanie do reprezentacji, cieszy mnie to. Nie chcę cię rodzić. Rodzić odchodzi z klubu. To zrobię, ale tak jeszcze pogramy trochę w menadżera. Usiąść inaczej. A w LoLu to Nerwarian Idis. Dokładnie. Więc te gry mają swoje, to tak jak na przykład ten FIFA, no to Laku, nie? Wszystkim się będzie kojarzył najbardziej. Chociaż ja tam widziałem, jak Cassie grał i też gra dobrze. Też się fajnie ogląda. I Loporto dobrze trenuje. Z taką determinacją to on powinien cały czas dobrze trenować. Roger i Droppa. Źle trenują. Zaraz zrobimy sobie trening. Bayot piłkarzem miesiąca. Drugi Halberg. Ciśnij menadżera oczywiście. No pocisnę troszeczkę menadżera, ale Hearthstone'a też bym chciał, bo zawsze do łóżka wsiadam se z tabletem i przysypiam. Później jak już leżę, to już zaraz przysnę. Drugie miejsce zajęliśmy, cholera. Defensywę trzeba pocisnąć.
Okej, i zgranie zespołu sobie pociśniemy. Na chwilkę musiałem odłączyć mikrofon, ale już jestem z powrotem. Więc te gierki mają swoje ten. Są jakieś gry, które tam zaraz mają odpowiednik jakąś osobę na Twitchu. Czasami można mieć fartę, gdzie dużo. Jak cię duży streamer hostuje i nagle wpadnie ci na przykład 2000 widzów. Poważnie, można mieć takiego tego farta. Nie lubię gier, które wymagają pada lub klawy. Lubię gry, gdzie tylko myszka potrzebna, głównie strategie. No, to zależy kto co lubi, Gigantus. Ja na przykład uwielbiam grać na padzie. Męczy mnie granie na klawiaturze, chociaż to też dla mnie nie problem. Widziałem typa, jak miał chyba z 50 widzów, a dostał hosta i nagle 7... O, rany boskie! Poważnie? Kurde! Ale to już trzeba mieć naprawdę farta. To trzeba mieć naprawdę farta. 4 marca rozpoczęcie irlandzkiej ekstraklasy. Ile trwa live? Znowu coś przerwało mi z czatem. Na tablecie muszę odświeżyć. Za 2 dni Piast. Dobra. Już mam czat, przynajmniej na razie. W ogóle kiedyś by trzeba było ogarnąć to. Znaczy może bym ogarnął kiedyś, jak ta gra się nazywa. Też od Blizzarda, taki drugi LOL. Heroes of Storm, nie? Jakoś tak. Heroes of Storm, czy jakoś tak. Muszę to kiedyś ogarnąć. Chociaż nie jestem jakimś fanem tego typu gier. No ale wszystko jest dla ludzi, nie? Wszystko trzeba próbować. 21.23. Fajnie. No i są juniorzy. Zobaczymy. Kamil Jacek. No. To mamy talent. No dobra, ale skoro takie potencjały, to chociaż podpiszmy na razie te kontrakty. Okej, okay, to wszystko. Mamy rewanż z Piastem, ale mamy tyle meczy bez porażki, że się nie boję. Budziłek się rozwija, no i znakomicie się rozwija. W treningu zapomniałem spojrzeć, czy tu jest też. Wieteska jeszcze się rozwija. A grałeś kiedyś w Don't Starve? A nawet ci powiem, że 2 odcinki Don't Starve są na moim kanale. Na YouTubie. Grałem, pewnie, że grałem. I w sumie dawno nie streamowałem Don't Starve'a. Może kiedyś zastreamuję. Dobra, wraca wreszcie troszkę większy skład, więc Mraz. Adrian Błąd na lewej. Tutaj jeszcze nikt stąd. Witam Cyber ponownie. Witam Cię Kacper. Witam Cię Kacper mega. Mega serdecznie. Cieszę się, że jesteś. Dobra, Porto na ławeczce. Mattia Filippi. Bruszczagini sobie tutaj zagra. Chociaż Filippi też mógłby zagrać w sumie. Ale dobra, to w następnym meczu dostanie szansę. A nie, jeszcze mam 2 miejsca. Więc Wilk i Mattia Filippi. Reszta niech się ogra. Co tam słychać, Kacper? Stream z Don't Starve'em w Kasim z Forze. Stream w Don't Starve z Cassim w multi. Ja tylko nie wiem, czy Cassie by się zgodził. Bo no, każdy, kto posiada Don't Starve, ma Don't Starve Together. A wszystko dobrze. To bardzo dobrze.
Trzeba byłoby się w sumie Cassiego spytać, czy by chciał zagrać. Kontynuuj. M to ARK ogarnął tam, nie wiem, może napiszę kiedyś do tego. Niestety się spóźniłem, bo nie zobaczyłem twojego posta na Facebooku. No nic się nie stało, nic się nie stało. Trochę przegapiłeś, no przegapiłeś obecność Cassiego choćby. Co było wielką ekscytacją. Ale w sumie tak poza tym to dalej wygrywamy. Przeszedł styczeń, w którym się nie było żadnych meczy, więc aż tak dużo to też nie przegapiłeś. Jeszcze są ten, informacje na tubie wystawiam. No na razie wynik słabiutki. Z tego co z nim gadałem, to on gra. To on multi nie gra. Ale chodzi o Don't Starve czy ogólnie gry? No bo przecież on gra w te multiki. W ARK choćby. I sam mówił, że do ARK przydałby się ktoś, z kim mógłby w to pograć. Mraz, Błąd, Wyatt, Roger. Ach, Bayot! Rusov wybronił. Bayot to jest kat normalnie w tym sezonie. Dobra, lecimy dalej. Nie jestem zadowolony. No bo nie jestem. Wasiliew, Klepczyński. Jak już widzę nazwisko Wasiliew, to już takie irytujące strasznie nazwisko. Aha, w FMA nie gra multiki. Ja też grałem w 13 chyba ostatnio w multiki i tak to długo, długo nic. Tu trzeba zrobić zmianę. Król Tomasz wejdzie za Halberga. Nie za Bajoda, sorry. Za Halberga. I tyle na razie. A jeśli chodzi o inne, chodzi, to gra na samowu. Aha, czemu gra Halbrecht z tak niską kondycją? Bo chyba nie, wiesz co, nie zauważyłem, że ma taką niską. Mój błąd. A w twojej aktualnej drużynie to transfery i każda sprawa, że masz takie dobre wyniki? Czy raczej zastosowana taktyka? Raczej zastosowana taktyka, powiem ci, bo no, że robiliśmy taktykę metodą prób i błędów. Potem na kanale Jarosze polecił asymetryczną tą taktykę, no i żeśmy tak skombinowali troszeczkę. Podał tam ustawienie, ja pokombinowałem polecenia i tak jakoś wyszła taka taktyka. Więc myślę, że to faktycznie konsekwencja taktyki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie jest w 100% moja. Dobra, zrobimy dwie jakieś takie zmiany. Już nie wiem, takie po prostu, żeby sobie tu weszli. No co jest? Przynajmniej tak mi się wydaje, no. Dobre stałe fragmenty gry. Też z pomocą Jarosze. Remis z Piastem u siebie. No niestety. Roger. Falotti. No niestety. Niestety remisik. Wyślij asystenta. Tak to jak chcecie, to wam mogę nawet pokazać. Ci mając lipny skład, na przykład z tą taktą można orać. Podobno ta takta jest ok na polską ligę. Więc na polską ligę podobno jest ok ta takta. Proszę bardzo, zobaczcie sobie tutaj ustawienia. Wszystko. Polecenka. Cyber, ja muszę wyjść z psem teraz, bo wcześniej upał był. Będę za jakąś godzinkę. Jak możesz, graj ostro, chyba że padniesz. Nie wiem, czy godzinę wytrzymam. O, nie zauważyłem, że powiększyłeś przewagę nad Lechem. No, powiększyłem dzisiaj. Tak więc Gigantus, nie wiem. Ale jak coś, to później może będzie ten Hearthstone. Ale nie wiem naprawdę. Jak długo będę jeszcze dzisiaj streamował.
Powiększyliśmy nad Leszkiem przewagę. Chyba nawet Legia ostatnio była druga, a nie Lech. I nawet dalej tak jest, proszę bardzo. 5 punktów przewagi nad Legią, no może dwa punkty będą. Ale jest dobrze. Tylko mamy problemy finansowe i to jest ten problem. Zimą nikogo nie sprowadziliśmy. Brak finansów, tak wyszło. Tu masz kalendarzyk, Kacper, jak ten, jak chcesz zobaczyć, jak tam było. To towarzyskie, to przeszło szybciutko. No i wygraliśmy z Miedzią 2-1, Bajot Halberg, z Bełchatowem Bednarek Falotti, z Podbeskidziem Halberg Wilk, z Pogonią Falotti Bajot, no i teraz remis z Piastem. I teraz Leszek. To zrobimy jutro live dłuższego. Jutro live dłuższego jak coś? No tak, tak, jutro. Jeśli tylko internet będzie działał, to jutro będzie dłuższy live, oczywiście. O, strąciłem myszkę. To jutro jak najbardziej. 7 zwycięstw z rzędu w Ekstraklasie. No. Więc to jest chyba odpowiedź do Emerhalskiego, że no tą taktą, ale jak mówię, można orać, ale tylko w polskiej lidze podobno. Znaczy ja do tej oryginalnej, co miał Jarosze, znaczy co Jarosze polecał, mam tylko parę zmian, takich swoich wprowadziłem. I pamiętajmy, że on gra asymetrycznie, ale na odwrót. Ja gram z wysuniętym lewym, on gra z wysuniętym prawym, więc... Ja to teraz wracam coś tam do ogrania FM, a ostatnio to grałem w FM 2007, poważnie. Ja nigdy nie grałem w 2007. Nie pamiętam, którego tam grałem. W latach 2007 to siedziałem dużo przy Championship Manager, była taka gra. Teraz już jej nie ma chyba. Znaczy, już jej nie produkują. Tak mi się wydaje przynajmniej, to przy tym dużo siedziałem. Od 2010 siedzę dużo w FM-ach. Gardło zryte już mam. Kurwa. Wisła 5-1. Macari zwolniony. Jacek podpisuje kontrakt. Jutro na spokojnie Gigantus będzie ten dłuższy live, jeśli internet pozwoli. A teraz się poprawi już. Nie no, FMik jest fajny, zwłaszcza dla osób, które tam uwielbiają futbol. Kowalski Haberek. Woda się skończyła. A po następną mi się nie chce iść. Dobra. Jacek powinien trenować indywidualnie. No, zobaczmy tego Sobolewskiego. Dobra, polecimy jeszcze parę minut FMA i na zakończenie ten Hardstonik chyba, nie? Alaba, a to Liga Niemiecka, Liga Polska, nie ma teraz nikogo od nas. Lech Poznań. Barcelona wygrała 5-2 z Interem. Trudno. A, jeszcze tu są. 2010, jeszcze są. Miejmy nadzieję, że te mediolańskie drużyny się podniosą. Lech Górnik Łęczna. Kto jest faworytem? Lech. I dobrze. Jezu, ale gorąco. Normalnie człowiek może się udusić.
Co my tutaj mamy dalej? Powinni nam się już dobrze ograć zawodnicy, więc przynajmniej powinniśmy mieć kadrę naprawdę szeroką na Lecha. Lech i potem co? Przerwy reprezentacyjne, tak? Dobrze mówię? No, za tydzień Jaga. Co się działo, jak mnie nie było? Bysiek. Co się działo, jak ciebie nie było? Poczekaj, ty byłeś, jak był Cassie. Potem miałem problemy z netem. Dokładnie, dokładnie. Inter nigdy nie spadł do Serie B. Nigdy. Dobrze, Baranowski. Pokażesz tabelę? Oczywiście. Tadam! Tadam! Jeszcze 6 meczów do podziału. No ale grupa mistrzowska jest na pewno, bo mamy 20 punktów przewagi nad 22, nad 9 miejscem w grupie spadkowej. Tak więc jest gitara. Tadam! Myśmy wygrali w tym sezonie z Lechem, nie? Mi się wydaje. Dobra, lecimy ze składem. Roger, kto go chce kupić? Rostow i Tierrek. Aha, zaproponować kontrakt. Tak więc no, dużo wygrywamy Bysiek na razie póki co. Błąd będzie jeszcze grał, Roger, Falotti. Myślę, że za Falottiego sobie Falotti odpocznie, a wejdzie... No Mercado jeszcze nie wejdzie, więc wejdzie Tomasz Zachorski, zwany Ronaldinho. I znowu zaczynają się problemy z myszką. A, nie było ich. Dzięki. Nie, no nie ma sprawy, nie ma sprawy. Cała przyjemność po mojej stronie. Błąd Roger, Halberg, Bajot. Halberg miał słabą kondycję, już ma dobrą. Bajot to jest lis. To jest normalnie wojownik. Wieteska na defensywnym. Wcale... Nie, no nie. Droppa jest nieugrany. Uj, nie to chciałem, nie to chciałem, nie to chciałem, sorry. Zespół do odbudowania kondycji. Czemu masz taką dziwną taktykę ustawienia? Bo taka taktyka została mi polecona, takie ustawienie asymetryczne i faktycznie sprawdza się nieziemsko. Nigdy tak nie grałem, wypróbowałem i jest zarąbiste. Loporto na lewej. W środku Baranowski, Tomasiewicz na ławce, Bruszczagini na prawej, Halberg, Bajot, Wieteska, tu wszystko zostanie. Gra z gościem z nazwiskiem Błąd, oby to nie był duży błąd. Miejmy nadzieję, że nie będzie to błąd. Że zagra dzisiaj błąd. Że zagra dzisiaj błąd. James błąd. Nie, sorry, głupi suchar. Nieśmieszny, ale trudno. Zgłoś zespół. Odłączono od czatu na tablecie. Więc nie widzę chwilowo czatu z tableta. Zaraz sobie ogarnę czat z... Ciach. Z kompa. Już mam czat na tablecie, a na kompie co pisaliście? Jak skończysz mecz, to pokaż Ferrero. Ok. Ferrero to ja mam w juniorach w Arsenalach. Na innej karierze. Ale to chyba nie ten sam Ferrero, bo to jest Ferrero 32-letni. Więc to chyba nie ten sam Ferrero. Nawet teraz ci go pokażę. To jest Salvatore Ferrero, 32-letek z Włoch. Więc to chyba nie tego masz. Proszę bardzo, nawet nie wiedziałem tego, że to wychowanek Interu. No ale w 2000 to ja miałem 6 lat. To no niestety. Wtedy raczej tak piłką się nie interesowałem. Okej, jedziemy z koksem. Z nim się teraz trochę zaczyna. Okej.
Albo jest 45 minut, wypadałoby zrobić cięcie. Więc w sumie zrobimy je. Jak mam tak przy 40 minutach, to też się często zacina. Tak więc panowie, cięcie i zaraz lecimy dalej. Ciemność.